Szanowna Pani Marszałek, Szanowni Państwo, posłanki, posłowie. Bardzo dziękuję za poruszenie tego tematu przez Klub Prawo i Sprawiedliwość, osobiście przez Panią Poseł, ponieważ jest to jeden z priorytetów kierownictwa, obecnego kierownictwa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, aby poprzez instytucje wyspecjalizowane prowadzić ambitną politykę historyczną. Jedną z kategorii tych instytucji są oczywiście muzea, czyli główny przedmiot troski, który usłyszeliśmy w wystąpieniu i w pytaniach. I tutaj powinniśmy też sobie uporządkować pewną wiedzę, jeśli chodzi o władztwo nad muzeami w Polsce, bo 80% muzeów w Polsce należy do samorządów. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prowadzi jako jedyny organizator zaledwie 17 muzeów. Współprowadzi z samorządami 15 muzeów, ale samorządy różnych szczebli są jedynymi władcami 313 muzeów. Do tego jeszcze dodajmy muzea należące do osób prywatnych, organizacji pozarządowych, fundacji, kościołów. Tych muzeów jest około 260. Więc mamy bardzo taką rozproszoną strukturę właścicielską i to oznacza, że też nie ma takich bardzo twardych instrumentów do egzekwowania jakiejś polityki, którą dane muzea prowadzą. To w dużej mierze zależy od właścicieli tych muzeów i dyrektorów, którzy przez tych właścicieli muzeów są powoływani. Niemniej oczywiście jest to przedmiotem naszej troski i te kluczowe muzea, które akurat zajmują się, czy powinny zajmować się polityką historyczną, są przedmiotem naszego szczególnego zainteresowania obecnego kierownictwa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jeśli chodzi o lekcje muzealne, o które Pani Poseł pytała, rzeczywiście mieliśmy zauważalny regres po dojściu do władzy Platformy Obywatelskiej. W 2007 roku lekcji muzealnych odbyto 68 tysięcy godzin we wszystkich muzeach. W 2011 roku, po 4 latach, już tylko 60 tysięcy godzin. W ostatnich latach jest znowu lekka progresja, ale postaramy się, żeby różnymi instrumentami, również zachętami finansowymi, żeby edukacyjny wymiar działalności muzeów był silniejszy. Natomiast pozwolicie Państwo, że wykorzystam to pytanie, te pytania sformułowane przez Panią Poseł do generalnej wizji polityki historycznej, którą chcemy jako kierownictwo resortu uprawiać, ponieważ polityka historyczna, zwana też czasami polityką pamięci, to są pojęcia zamienne, można używać jednego albo drugiego, to naszym zdaniem niezbędny element polityki państwa. Chodzi w niej nie tylko o utrwalanie tożsamości narodowej, budowanie wspólnej wrażliwości w społeczeństwie, ale też o budowanie właściwego, zgodnego z historyczną prawdą wizerunku własnego narodu i państwa w świecie, zwłaszcza w najbliższym otoczeniu. W Polsce po 1989 roku przez wiele lat dominował pogląd, że historię należy zostawić historykom, a polityka powinna patrzeć wyłącznie w przyszłość. Nawet takie hasła polityczne wyborcze były. Zaowocowało to wieloma zaniedbaniami, ale też było bardzo nieroztropne właśnie ze względu na nasze interesy w przyszłości. Ponieważ łatwiej jest nawiązywać współpracę międzynarodową, również biznesową, gdy dominują wobec narodu i jego państwa pozytywne skojarzenia z przeszłości, a nie negatywne stereotypy. Tymczasem zaniechania w polskiej polityce historycznej zaowocowały między innymi tym, że co drugi dzień gdzieś w świecie zostaje użyte sformułowanie szczególnie nas bolące: polski obóz śmierci, polski obóz koncentracyjny czy polski obóz zagłady. Powtarzane są różnego rodzaju klisze o szczególnym antysemityzmie Polaków, a polski wkład w walkę o wolność w XX wieku jest często kompletnie zapomniany. Zaniechania te to też brak pełnej infrastruktury instytucjonalnej, w ramach której można by było prowadzić coś, co nazywamy systemową, długofalową polityką historyczną. Przykład Instytutu Pamięci Narodowej, Muzeum Powstania Warszawskiego czy też Muzeum Historii Żydów Polskich to dowody, jak potrzebne są takie instytucje, by odkrywać historyczną prawdę, upowszechniać ją, rozbijać niesprawiedliwe stereotypy. Obecny rząd proponuje nową dynamikę w tej sprawie. Po pierwsze, zwracamy uwagę na to, że podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej jest pierwszym wymienionym w ustawie zadaniem ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Po drugie, mamy poczucie, że nie ruszamy od zera, jednak elementy polityki historycznej pojawiły się już na początku tego wieku. Słynna kampania z lat 2000-2001, Bohaterowie naszej wolności, utworzenie tych muzeów, o których przed chwilą wspomniałem, zainicjowanie programu grantowego Patriotyzm Jutra, który ponownie
ponownie podnieśliśmy rangę tego programu, dwukrotnie zwiększyliśmy jego finansowanie. To była jedna z pierwszych decyzji pana premiera Glińskiego, właśnie żeby wzmocnić ten program grantowy. I tę infrastrukturę będziemy rozbudowywać. Jak konkretnie? Bo tu myślę, że państwa posłów szczególnie konkrety interesują. Muzeum Historii Polski. Projekt, który powstał już w roku 2006 i istnieje jako instytucja. Ale trzeba szybko przystąpić do realizacji tego projektu w ustalonej lokalizacji, po prostu zbudować budynek. Też ostatnie niestety 8 lat to były zaniechania, jeśli chodzi o budowę tego muzeum. Nie podejmowano przez wiele lat decyzji, gdzie to muzeum powinno być ulokowane i twardej decyzji o finansowaniu tej budowy. Będzie to instytucja sztandarowa, pokazująca całość polskiego dorobku historycznego. Nurt krytyczny, istotny intelektualnie, nie może zdominować przekazu muzeum o tak sformułowanych celach. Nie może być wątpliwości, że Muzeum Historii Polski powstaje w duchu afirmacji i dumy z polskiej tradycji narodowej i państwowej przy uwzględnianiu wszystkich nurtów tworzących współczesną polską tożsamość. Jesteśmy zdeterminowani, żeby to muzeum powstało do roku 2018, żeby otwarcie tego muzeum było w roku 2018, w stulecie polskiej niepodległości. Druga instytucja, którą trzeba wreszcie dokończyć i zrealizować, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Też chcemy, żeby to muzeum zostało otwarte w stulecie niepodległości. Muzeum II wojny światowej w Gdańsku, które powinno przedstawiać w atrakcyjny sposób polską interpretację tego zdarzenia. Nie powinniśmy budować muzeum, które bawi się w opowieści jakichś uniwersalnych doznań całej ludzkości w czasie II wojny światowej, bo każdy naród, każdy duży naród, który w tej tragedii II wojny światowej uczestniczył, raczej opowiada własną narrację, własną interpretację tego tragicznego zdarzenia. Muzeum Pole Chwały Westerplatte. Jedna z pierwszych decyzji ministra kultury i dziedzictwa narodowego podjęta kilkanaście dni temu to właśnie powołanie takiego muzeum. Taki projekt już kiedyś był, został przez władze państwowe i samorządowe, na Pomorzu samorządowe też związane z Platformą Obywatelską, zaniechany. Budujemy to muzeum, jesteśmy zdeterminowani, żeby wreszcie porządna ekspozycja na Westerplatte w symbolicznym dla Polaków miejscu powstała. Muzeum Piaśnica jako filia Muzeum Szczudchow. Dlaczego ważne? Dlatego, że Piaśnica to był pierwszy mord ludobójstwa w czasie II wojny światowej. Przed Palmirami, przed Katyniem, przed Holokaustem, a mało osób o tym wie. Mało Polaków nawet o tym wie, a cóż dopiero obserwatorach naszej historii z zagranicy. Wesprzemy budowę Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce. Dzielny burmistrz tego miasta sam podjął się budowy tego muzeum, nie otrzymał wsparcia z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ostatnich 2 latach, od nas wsparcie otrzyma. Chcemy też rozmawiać o powołaniu Muzeum Dawnych Ziem Wschodnich Rzeczpospolitej. Dyskusja na ten temat już się toczy w kilku miastach. Myślę, że podejmiemy decyzję, jeżeli dojrzeje ta idea Muzeum Dawnych Ziem Wschodnich Rzeczypospolitej, to podejmiemy decyzję z inicjatorami lokalnymi, politykami, instytucjami samorządowymi czy lokalnymi organizacjami pozarządowymi o powstaniu takiego muzeum. I wreszcie coś, co hasłowo nazywamy Muzeum Ziem Zachodnich we Wrocławiu, ale można tutaj pokusić się o inną nazwę. Chodzi o miejsce, w którym będziemy pokazywać polski dorobek po 1945 roku na ziemiach, które Polska uzyskała po 1945 roku. Chodzi o zintegrowanie wysiłku propagującego polski dorobek badawczego Wrocławia, Opola, Olsztyna, Szczecina. Będziemy tworzyć taką sieć instytucjonalną, która ten polski dorobek po 1945 roku na tamtych ziemiach pokaże. Kolejna rzecz. Ogłosimy wieloletni program rządowy Niepodległa 2018. Chcemy, żeby już w roku 2016-2017 przygotowywano się do stulecia polskiej niepodległości. Chcemy, żeby w stulecie polskiej niepodległości nie koncentrować się tylko na 11 listopada. Oczywiście to jest najważniejszy dzień i obchody będą godne, ale żeby podjąć jakąś refleksję nad polską historią w całości, a zwłaszcza ostatnich 100 lat. I będzie mnóstwo różnych propozycji, mnóstwo różnych wydarzeń, konferencji, zdarzeń ulicznych, również radosnych i również otwarcia różnego rodzaju instytucji, które powinny być w tym roku, w
tym roku otwarte. Szanowni Państwo, przed nami więc ambitna realizacja polskiej polityki historycznej, polskiej polityki pamięci. Będziemy ją robić poprzez budowanie i realizowanie trwałych instytucji, które powinny trwale taką politykę prowadzić. Będziemy też wspierać grantowo różnego rodzaju inicjatywy oddolne, które dobrze będą się wpisywać w polską politykę historyczną, polską politykę pamięci. Dziękuję bardzo.